Cześć, mam na imię Agnieszka i witam Was na kanale podlewane.pl. Dzisiaj opowiem Wam o roślinach, które kwitną i ładnie wyglądają w czerwcu. W czerwcu kwitną róże. Tutaj jest akurat róża pnąca. Przepięknie pachnie. Zaczęła nam tutaj piąć się nawet po złotokapie, ale zakwitł także krwawnik pięknym czerwonym kolorem. Czerwiec to taki miesiąc, w którym nie będę w stanie pokazać Wam wszystkiego, co kwitnie, ale pokażę Wam kilka z takich roślin. Chodźmy dalej. Zakwitł także jastrun. Troszeczkę wygląda jak taka duża stokrotka. Śliczna roślina, bardzo ładnie się krzewi. A tutaj taka troszkę ażurowa, delikatna, dodająca lekkości rabacie gaura. Różowa i biała. Ta różowa ma ciemne liście, biała ma zielone. Dwie piękne odmiany, Graceful Pink i Graceful White. Bardzo fajna roślina, która praktycznie do samej jesieni kwitnie. Ale to oczywiście jeszcze nie wszystko. Ponieważ mamy koniec czerwca, widzimy, że przekwitła nam już szałwia omszona. Pięknie wyglądała w momencie kwitnienia, a teraz już przekwitła. Ale jeżeli chcemy, żeby zakwitła jeszcze raz w tym roku, wystarczy ją ściąć poniżej kwiatów. I myślę, że jeżeli będą dobre pogody, a zapowiada się, że będzie ciepło, jeszcze w tym roku będziemy cieszyć się jej kwiatami. Czerwiec to zdecydowanie miesiąc, w którym królują byliny. A tutaj mamy taką rabatę prawdziwie bylinową. I popatrzcie się, ile roślin już kwitnie. Pierwsza z nich, jedna z moich naprawdę ulubionych bylin, Gaillardia. Dlaczego jest taka wyjątkowa? Dlatego, że nawet po przekwitnięciu tworzy takie kulki nasienne, które też są ozdobą rośliny. Przepiękna roślina, która kwitnie do samej jesieni. Jeszcze jesienią zawiązuje kwiaty, ale nawet jeżeli jest ich mniej, to te kulki nasienne nadal zdobią. Tutaj mamy kolejną odmianę jastrunu. Też piękna odmiana, już nie tak wyglądająca jak stokrotka, płatki takie bardziej poszarpane, bardziej żółte, ale też pięknie zdobi. I mamy też kolejną odmianę krwawnika. Tam widzieliście czerwony krwawnik. Tu mamy taki różowy w początku kwitnienia, a z czasem wybarwiający się do takiego delikatnie lawendowego. Pysznogłówka. Tu akurat różowa, ale w naszej ofercie znajdziecie również inne kolory pysznogłówek. Bardzo atrakcyjna roślina. Obok niej niezwykle spektakularnie kwitnie rudbeckia. Ta jest akurat z siewu. I choć wysiana z podobnych roślin, tu obok kwitnie również rudbeckia z siewu, która wygląda zupełnie inaczej. Świetna roślina, która choć nie zimuje w naszych warunkach zbyt dobrze, świetnie się rozsiewa. I co roku właśnie możecie oczekiwać zupełnie innych kwiatów. Tutaj wysiał nam się jednoroczny kosmos, też w różnych kolorach. I znowu rudbeckie, gaillardie i nachyłek. Nachyłek. Roślinka zimuje w naszym klimacie. Takie drobne, koperkowe liście też doda na pewno każdej blinowej rabacie lekkości. I mamy jeżówkę. Już zakwitają pierwsze jeżówki, ale prawdziwy spektakl nastąpi zapewne w lipcu. I jeszcze kawałeczek dalej, żeby ta rabata nie była tylko taka żółto-pomarańczowa, ożywiliśmy ją siewką kłosowców. Fioletowo-niebieski kolor świetnie kontrastuje na tej rabacie i dodaje takiej elegancji, urozmaicenia. Jak widzicie, można naprawdę niedużym kosztem z nasion stworzyć piękną, kwitnącą rabatę, która zachwyci nas właśnie w czerwcu, w lipcu, w sierpniu. Ta rabata właśnie
latem będzie wyglądać najpiękniej. No, ale nie tylko byliny kwitną. Sprawdźmy, co kwitnie jeszcze. Z krzewów kwitnących w czerwcu polecić możemy pięciorniki. I tutaj do wyboru będziemy mieli kolory jasnożółte, ciemnożółte, takie białe z różowym jakby cieniem. Mieliśmy też takie bardziej różowe, ale niestety już w tej chwili ich nie mamy. Ale wybór naprawdę kolorów jest dosyć duży. Kwitną też tawuły japońskie. Tutaj akurat mamy odmianę Shirobana, czyli Genpei. A tutaj mam roślinę troszeczkę rzadziej spotykaną. Jest to kielichowiec, odmiana Afrodite. Naprawdę interesująca roślina. Popatrzcie się, ile jeszcze pąków kwiatowych tutaj jest, które jeszcze nie zdążyły zakwitnąć. Jeszcze będzie pewnie cieszył oczy również w lipcu. No i na koniec roślina, którą większość ludzi lubi. Hortensja ogrodowa i hortensja piłkowana. Właśnie w drugiej połowie czerwca zaczynają kwitnąć te właśnie hortensje. A żegnam się z Wami przy tych pięknych pęcherznicach, które chociaż przekwitły, to nadal zdobią liście i są świetną alternatywą na żywopłoty, zarówno formowane, jak i nieformowane. Wszystkie ważniejsze rzeczy znajdziecie na dole w opisie filmu i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!